Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.13 na zegarze, a w naszym studiu pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Województwie Śląskim. ZUS to oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznę od pytania: ile osób już się zgłosiło po zasiłek? Bo wiemy, że przysługuje taki zasiłek. O szczegółach za chwilkę raz jeszcze powiemy. Zasiłek dla tych, którzy pozostają z dziećmi w domu, bo dzieci mają poniżej 8 roku życia no i można zostać wystąpić o zasiłek ZUS-owski. W skali kraju czytamy, że ponad 2100 wniosków. Tak, to prawda. W skali kraju do piątku mieliśmy ponad 2120 wniosków, natomiast w województwie śląskim mamy około 300 wniosków z pięciu oddziałów śląskich: Częstochowy, Zabrze, Chrybnika, Chorzowa i yy... O To nie jest nie, nie, W każdym razie nie mamy jeszcze danych z Bielska, natomiast te zasiłki są sukcesywnie, te zasiłki, właściwie oświadczenia rodziców są sukcesywnie składane, więc spodziewamy się, że będzie ich więcej. Ponadto wpłyną jeszcze oświadczenia z zakładów pracy. No właśnie, bo to co Pani mówi, tych około 300 wniosków, no to są pierwsze dni, kiedy można było składać. To się nie skończyło w weekend, nie tak, że kto nie złożył, to już nie może złożyć. Nie, oczywiście, że nie cały czas można składać. Kwestia, kiedy złożymy, wtedy też będzie ta wypłata, bo im wcześniej złożymy wiadomo, tym wcześniej będzie mieć wypłatę, ale czasami też tak jest, że rodzice nie wiedzą, czy będą mieć zapewnioną opiekę w późniejszym terminie, dlatego wstrzymują się z wypełnieniem oświadczenia i złożenia go w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Swoją drogą takie oświadczenie. Wzór jest dostępny na stronie internetowej. Jeśli ktoś szuka, to najlepiej tam. Tak, oczywiście na stronie internetowej to jest bardzo proste oświadczenie. Wypisujemy tam swoje dane, dane dziecka, w terminie, w jakim sprawujemy opiekę nad dzieckiem. Ja tylko przypomnę, że to dotyczy dzieci do ósmego roku życia. I jeszcze numer rachunku bankowego. Zazwyczaj ten numer rachunku bankowego my mamy dla przedsiębiorców, ale jeżeli ktoś chce podać, nie ma problemu. Jest też informacja o tym, że można podać numer rachunku bankowego. I mamy obowiązek poinformować naszego pracodawcę lub zleceniodawcę, że korzystamy z takiego zasiłku. Tak, jak najbardziej. No, tutaj pracodawca musi wiedzieć, jak sobie zorganizować pracę, bo podejrzewam, że w niektórych firmach może być sporo takich osób, które korzystają z tego zasiłku opiekuńczego. Więc oświadczenie możemy złożyć w późniejszym terminie. Natomiast pracodawcy, zleceniodawcy powinniśmy poinformować natychmiast. Podobnie z zakładem ubezpieczeń społecznych też powinniśmy taką informację przekazać. A jest możliwość nadużycia, to znaczy, że ktoś zgłosi się. Po zasiłek, ale nie powie pracodawcy, więc dostanie i pensję, i zasiłek, i nikt tego nie sprawdzi. No, raczej nie wyobrażam sobie, bo w większości zasiłek wypłaca, jeżeli to jest pracodawca, zasiłek wypłaca pracodawca, więc. Czyli tak, przechodzi przez jego księgowość. Tak, tak. Natomiast w zakładzie ubezpieczeń społecznych, no, wydaje mi się, że w tych trudnych czasach chyba my jesteśmy odpowiedzialni i będziemy się starać nie wykorzystywać, czy nie powodować jakichś nadużyć. To jeszcze raz y, procedura złożenia takiego wniosku. Y, zgłaszamy się u pracodawcy, ale też z tym wnioskiem możemy się zgłosić u pracodawcy, prawda? Tak, wniosek możemy, wniosek składamy u pracodawcy. Y, informujemy o tym pracodawcę, ale wniosek składamy też w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Y, to w zależności od tego, kto wypłaca nam ten zasiłek opiekuńczy, bo może wypłacać nam zasiłek opiekuńczy zakład pracy, a może nam wypłacać zakład ubezpieczeń społecznych. Natomiast no, istotne jest to, co Pan redaktor powiedział. Poinformujmy naszego pracodawcę, co będzie na następny dzień, żeby wiedział, jak sobie zorganizować pracę. Ja tylko jeszcze przypomnę jedną rzecz, że to jest te dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego, które nie wliczają się w ogólne 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przy, przysługuje rodzicom nad opiekę nad dzieckiem do, do 8 roku życia w przypadku zamknięcia nieprzewidzianego szkoły. Więc tu rodzice mają dodatkowy, dodatkowe dni i warto też sobie ten zasiłek opiekuńczy rozpisać na dni faktycznej opieki, kiedy, musim, kiedy mu, musielibyśmy iść do pracy. Czyli na przykład, jeżeli byliśmy 12 i 13 z dzieckiem, to wypisujemy ten zasiłek opiekuńczy na 12, 13, a już na weekend nie, no bo wiadomo, że wtedy nie pracujemy, no chyba, że pracowaliśmy, no to wtedy jest inna sprawa. Czyli to nie musi być w ciągu 14 dni? Nie, nie musi być w ciągu 14 dni. Nawet zalecamy 12, 13 wskazać datę, później 16 do końca tygodnia roboczego. A jeśli nie do końca tygodnia, na przykład poniedziałki, wtorki przez kilka tygodni, bo tak potrzebujemy Przebujemy? To znaczy, tutaj mówimy o tym okresie, kiedy zamknięto szkoły w związku z wirusem, czyli zamknięto szkoły od 16 od 12 do 25. Natomiast oczywiście wskazujemy dni, w których faktycznie sprawujemy opiekę, a nie ciągiem. Może się okazać, że szkoły będą dłużej zamknięte. Tego dzisiaj nikt jeszcze nie wie i co wtedy? Tak, sytuacja jest dynamiczna. No będziemy czekać zarówno na to, co się podzieje, jeśli chodzi o szkołę, ale też może będą nowe rozporządzenia, nowe przepisy. Nie wiemy, co będzie jutro. Ten zasiłek to jest jedna forma. Druga istotna rzecz to jest świadczenie z tytułu choroby za okres kwarantanny. To tu znowu sprawa nie dotyczy nie tyle dzieci, co samych osób dorosłych, które y, są poddane kwarantannie, no ale to też nie tak, że same zdecydowały, tylko mają w tej sprawie decyzję inspektora sanitarnego. Tak, jeżeli osoba zostaje poddana kwarantannie i ma decyzję inspektora sanitarnego o poddaniu tej kwarantannie bądź izolacji, to wówczas y, ta decyzja inspektora sanitarnego jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. My wtedy traktujemy, że ta osoba jest chora. Ona oczywiście fizycznie nie musi być chora. Raczej chcielibyśmy, żeby była w bardzo dobrym stanie zdrowia. Natomiast dla nas jest to dokument potwierdzający do wypłaty zasiłku chorobowego. A zasiłek chorobowy wypłacamy osobom, które są niezdolne do pracy. Ale może się zdarzyć tak, że w czasie kwarantanny taka osoba rzeczywiście gorzej się poczuje i lekarz. Prowadzący czy lekarz, z którym skontaktuje się ta osoba, wystawi zwolnienie lekarskie i wtedy ten zasiłek chorobowy jest wystawiany już na zwolnienie lekarskie na ZLA. Tu a propos ubezpieczenia chorobowego, jeszcze powinniśmy dodać, że w przypadku tych osób, które korzystają z zasiłku na rzecz. Opieki nad dzieckiem poniżej 8 roku życia muszą być objęte ubezpieczeniem chorobowym. Inaczej im ten zasiłek nie przysługuje. Oczywiście. W, w przypadku i zasiłku opiekuńczego, i w przypadku zasiłku chorobowego, te świadczenia przysługują tym osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Często jest tak, że osoby mylą ubezpieczenie zdrowotne z ubezpieczeniem chorobowym. Ja przypomnę, że ubezpieczenie zdrowotne to jest składka, którą płacimy na narodowy, do Narodowego Funduszu Zdrowia, oczywiście przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i to nam gwarantuje bezpośrednictwo bezpłatną opiekę medyczną. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe powoduje, że w przypadku właśnie naszej niezdolności do pracy albo opieki nad chorym członkiem rodziny możemy korzystać ze świadczeń jak zasiłku chorobowego czy zasiłku opiekuńczego, to o czym teraz mówimy. I jeszcze dodam tylko, że osoby, które pracują na umowę o pracę, one tą składkę na ubezpieczenie chorobowe mają yy, obowiązkową, czyli tutaj nie muszą się martwić, że coś będzie nie tak, jeżeli pójdą na zwolnienie lekarskie czy właśnie na ten zasiłek opiekuńczy natomiast zleceni odbiorcy bądź osoby prowadzące działalność gospodarczą dla nich ta składka jest składką dobrowolną jeżeli nie zgłosiły się do tego ubezpieczenia to i nie opłacają składki, to nie będą miały prawa do zasiłku chorobowego czy opiekuńczego. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o opiekę nad y, dzieckiem, zasiłkiem opiekuńczym, ponieważ zasiłek opiekuńczy jest zasiłkiem bez okresu wyczekiwania. To ważne, jeżeli ktoś na przykład rozpoczął pracę, powiedzmy, nie wiem, 11 marca, a 12 marca zamknięto szkoły, przedszkola, żłobki i taka osoba chce sprawować opiekę nad swoim dzieckiem to może od razu skorzystać z tego zasiłku opiekuńczego w przypadku zasiłku chorobowego jest ten okres wyczekiwania w przypadku umowy o pracę 30 dni natomiast w przypadku zleceniobiorcy bądź działalności gospodarczej 90 dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał też czasowo oczywiście wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że nie będziemy wysyłać naszych pacjentów, klientów do sanatorium. To ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów, bo zazwyczaj do sanatorium jeżdżą osoby, które no, w jakiś sposób są chore, więc nie chcemy ich narażać. Dzisiaj cały dzień dzwonimy do naszych osób, które miały w tym tygodniu wyjechać, by właśnie nie jechały. Nie, będzie, nie, będą, tych, nie będą te wyjazdy, prowadzone, natomiast na pewno te wyjazdy będą mogły być odbyte w późniejszym terminie, bez konsekwencji dla naszych klientów. Wiele osób się zastanawia, czy ta kolejka po prostu się tak przesunie w całości, czy ci, którym teraz przepadł wyjazd, przy, wyjadą później, ale ci, którym wypada nie wiem, w kwietniu, w maju, jeżeli sytuacja wróci do normy, no to pojadą w swoim czasie. Generalnie u nas w zakładzie ubezpieczeń społecznych nie ma jakichś dużych kolejek, jeśli chodzi o wyjazd do sanatorium. Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium od złożenia wniosku i decyzji lekarza rzecznika to 8 tygodni, więc to nie jest tak, że czekamy nieraz 3 lata. Myślę, że to będzie sukcesywnie załatwiane tak, żeby każdy w dogodnym terminie dla siebie wyjechał, by ta rehabilitacja została przeprowadzona. Badania u lekarzy orzeczników to kolejna sprawa kontaktu z zus Pani <laughs> wspomniała właśnie o orzecznikach. Te badania też są czasowo zawieszone. Te badania też czasowo zawieszamy, tak jak mówię, ze względu na bezpieczeństwo klientów, bo wiadomo, jeżeli jesteśmy umówieni na, u lekarza orzecznika, to oczekujemy na sali obsługi klientów. Spotykamy się y, z różnymi osobami, więc a w, na badania, tak jak w przypadku sanatorium, nie, zazwyczaj przychodzą ludzie chorzy, więc warto też o nich zadbać. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli Wszyscy będziemy odpowiedzialni w tym czasie, troszeczkę wstrzymamy się od kontaktów z innymi. I tu już nie tylko o lekarzy, o orzeczników, ale o urzędników w ogóle zapytam jeszcze na koniec, bo do ZUS-u oczywiście można przyjść, złożyć wniosek choćby o ten zasiłek, o którym mówiliśmy, ale generalnie kontaktu z urzędnikiem unikamy? Tak, zachęcamy do kontaktu i telefonicznego. Mamy wiele linii na Centrum Obsługi Telefonicznej adresowane do konkretnych grup naszych klientów. Numer telefonu to 22 560 16 00. Wiem, że są uruchomiane kolejne linie. Zachęcamy też do składania zapytań przez nasz adres e-mail cotmałpa.zus.pl Od dzisiaj też nie mamy bezpośredniej obsługi klientów ze względu na bezpieczeństwo i naszych klientów, i naszych pracowników. Więc jeżeli ktoś chce wypełnić wniosek, to wypełnia go w takiej specjalnej strefie u nas, natomiast nie ma bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami, wrzuca ten wniosek do odpowiedniej skrzyni. On oczywiście cały czas jest na bieżąco, są te wnioski pobierane. My cały czas pracujemy, to nie jest tak, że ZUS jest zamknięty, bo analizujemy, wypełnia podejmujemy decyzje, natomiast staramy się, żeby ci nasi klienci, nie byli dodatkowo narażeni na jakieś kontakty z innymi osobami. Bardzo dziękuję. Pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim, dziś była naszym gościem. Dziękuję bardzo i zdrowia Państwu wszystkim życzymy. Dziękuję pięknie, również życzę dużo zdrowia. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.